że to są strażacy, którzy tak bardzo chcą wyjechać ochotniczo do gaszenia pożaru, że potrzebują podpalić jakiś stuk siana. Tylko że to nie będzie stuk siana tym razem. Na czym budują tę hipotezę? Na tym, że to nie tylko pan Moshe Kantor, ale zaraz potem odzywa się jeden ekspert do spraw walki z terroryzmem izraelski. I ten już mówi otwartym tekstem, bardzo obszernie, udzielił wywiadu polskim mediom ze 2 tygodnie temu. Nazwiska zapominam, ale do sprawdzenia, do wygooglowania. Ten funkcjonariusz mówi, że zamachy terrorystyczne w Europie w najbliższym czasie są bankowo pewne, że on się zdziwi, jeśli by one nie nastąpiły i że to jest bardzo źle, ale drugie zło to by było, gdyby ekstrema prawicowa skorzystała na destabilizacji Europy. I to jest pieśń nowego etapu, mądrość nowego etapu. To jest ta nuta, na którą teraz będzie się grało melodię. Mianowicie, powiedział pan Miedwiediew w Monachium 2 dni temu, powiedział, różnimy się w niejednej sprawie, ale mamy wspólnego wroga. Tym wrogiem są terroryści i ekstremiści. Proszę zauważyć, terroryści i ekstremiści. Nie terroryści jako ekstremiści, nie ekstremiści, czyli terroryści, tylko jakieś dwie kategorie. Terroryści i ekstremiści. Żydowski ekspert do spraw walki z terroryzmem nawet właśnie wyraźnie wskazał, że ci ekstremiści są raczej prawicowi, a nie na przykład lewaccy. Oni są prawicą. Trzecia samospełniająca się przepowiednia ostatnich tygodni. Pan generał Paweł Pruszyński, esbek PRL-owski, bezpieczniak post-PRL-owski, wiceszef Abwery, ABW za czasów Millera. W telewizji mówi, bardzo się lękam ataków terrorystycznych. Wiecie państwo, obudził się, odczuł lęk, poszedł do najbliższej telewizji i dzieli się lękami. I mówi, lękam się i mówi, gdzie będą te ataki terrorystyczne. Jeden cel wskazuje, Mistrzostwa Europy w piłce kopanej. 10 czerwca do 10 lipca. I drugi cel, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i Auschwitz. Franciszek Papież przyjedzie. Takimi lękami dzielą się funkcjonariusze bezpieki z nami. Ja mogę oczywiście zaznaczyć, że nie uważam, żeby pan generał Pruszyński był uczestnikiem tego spisku, żeby był autorem pierwotnej wersji tej samospełniającej się przepowiedni. Ja raczej przypuszczam, że on występuje jako jeden z lokalsów, jako oferent skromny. To znaczy mówi, wiemy, że coś takiego się szykuje, chcielibyśmy, dziękuję bardzo, wiemy, że takie rzeczy się szykują, chcielibyśmy, żebyście nas dopuścili do tego interesu. Chętnie usłużymy jako podwykonawca. To jest moja hipoteza, że to jest taki głos tubylczej bezpieki, prawda? Tubylcza bezpieka jako podwykonawca. W Smoleńsku, gdzie indziej. No, takie kombinacje są możliwe. Ja mówię, że to jest moje przypuszczenie. I nawet przypuszczam, że pan generał Paweł Pruszyński może nie mieć pojęcia, dlaczego poproszono go o to, żeby takimi niepokojami się podzielił. Bo może go o to poproszono. A może po prostu człowiek starszy ma takie koszmary. Więc ja, proszę państwa, razem z tymi uchodźcami na ten sezon nadchodzący ja wróżę z fusów, że na wiosnę ruszą uchodźcy nachodźcy i to jest jeden element destabilizacji, że skoro to mają być Mistrzostwa Europy w piłce kopanej, one się kończą 10 lipca, 5 lipca kończy się Ramadan. No to chyba w Ramadanie tego nie zrobią, no bo potem trudno byłoby wmawiać publice, że to jacyś prawowierni muzułmanie dokonali tego. A może, nie, to trzeba teologa jakiegoś od tych kwestii, od prawa islamskiego, specjalisty.
Więc powiedzmy między 5 a 10 lipca może na przykład ma wylecieć w powietrze jakiś stadion piłkarski we Francji, po to, żeby ci Żydzi, o których pan Moshe Kantor powiedział, że tak nie czują się bezpiecznie w Europie Zachodniej, żeby mieli już naprawdę taki ostatni sygnał do tego, żeby się spakować i pojechać na wschód, a na Ural przecież nie pojadą, ani na Syberię, bo tam jest klimat drastyczny. Po czym? Może na przykład w Auschwitz. Może na przykład w Auschwitz szykuje ktoś jakiś straszny zamach. Auschwitz byłoby pożyteczne z różnych względów. Wreszcie można by jak nożem uciąć wszystkie te dyskusje właśnie na temat faktów i potwierdzenia tych faktów. Przyjeżdżają jacyś rewizjoniści kanadyjscy, irańscy, to nawet pan dyrektor Muzeum Oświęcimskiego musiał mówić, że on nie wpuści tych Irańczyków, jakby przyjechali coś badać w Oświęcimiu. Taka jest wolność badań naukowych u nas w Polsce, że wszyscy mogą, ale na pewno irańscy badacze nie mogą badać Oświęcimia. Tak, to było to. To można przeczytać. Dyrekcja Muzeum Oświęcimskiego powiedziała, że Irańczyków nie dotyczy swoboda badań naukowych na terytorium Rzeczypospolitej. Więc jakby to, przepraszam, wyleciało w powietrze, czego nie życzę nikomu i módlmy się, żeby się to nie stało, ale zauważmy, jak żeby to było poręczne, bo przecież nawet są takie publikacje i nie żadnych rewizjonistów, tylko poprawnych politycznie historyków, oni mówią, zanadto skupiamy się na Auschwitz. Są przecież te różne inne aspekty zagłady, różne inne wątki, są polscy sąsiedzi, na tym się skupmy, prawda? Pokłosie i temu podobne. Skąd tam w tym Auschwitz, no, przyjeżdżają właśnie, biorą próbkę tynku z mniemanej komory gazowej, która została odbudowana po zakończeniu II wojny światowej, bo wcześniej Niemcy ją wysadzili. Jakieś takie historie, tam Auschwitz 1. To mówi pan dyrektor Muzeum Oświęcimskiego Piper, były dyrektor, pod koniec lat 80. mówi to pewnemu kanadyjskiemu Żydowi przedsiębiorczemu, który z kamerą przeprowadza z nim wywiad. I mówi pan dyrektor Piper, a to jest rekonstrukcja. Obejrzyjcie państwo. Piper, rekonstrukcja. Komora gazowa w Auschwitz 1. Jak ja tam byłem prowadzony z wycieczką szkolną, to miałem bardzo ściśnięte gardło, bo przecież do głowy by mi nie przyszło, że można dzieciom pokazywać coś takiego i nie powiedzieć, że to jest rekonstrukcja. Więc gdyby to wszystko jacyś terroryści zmietli z powierzchni ziemi, to może nawet miałoby to swoje zalety, a przede wszystkim można by potem pokazać w telewizji, że w pokoju hotelowym, dajmy na to w Krakowie, fanatyczny słuchacz Radia Maryja zostawił książeczkę tam pływacką i śpiewnik harcerski. I to jest dowód na to, że on tego zamachu dokonał. Bo tak nam to zawsze pokazują, prawda? Zawsze nam to tak pokazują, że był Koran w hotelu i paszport się znalazł w ruinach World Trade Center. Wyparował samolot, ale znalazł się paszport. I teraz już tego nie obsłużą jakąś strzelaniną w gadzinowym, brukowym pisemku, nie obsłużą tego napaścią na jakąś dyskotekę satanistyczną. Teraz musi być Pearl Harbor, World Trade Center, takie rzeczy muszą być, czego nikomu nie życzę, módlmy się wszyscy razem, żeby to nie nastąpiło, ale to są rzeczy, po których może się okazać, że każdy z nas jest ekstremistą. Że ekstremistą, szeroko podkreślony, szerokim wspólnym mianownikiem jest każdy, kto w ogóle w cokolwiek wierzy. Każdy, kto w ogóle ma jakiekolwiek jasne, zdecydowane poglądy i przekonanie, że na przykład 2 i 2 jest 4. Tego się lękajmy, o to się martwię, dlatego was namawiam, żebyście nie akceptowali ani wyprowadzania wojsk polskich poza granice państwa, ani sprowadzania na teren Rzeczypospolitej wojsk jakiegokolwiek innego państwa. Mamy już wyznaczone na terenie Rzeczypospolitej strefy eksterytorialne,
tak zwane dla zmylenia przeciwnika, czyli nas, bazy sprzętowe Armii Stanów Zjednoczonych mają być w Polsce. Co to znaczy baza sprzętowa? No to jest tak jak samolot, że sam poleci do Syrii. To jest dokładnie tak samo. Baza sprzętowa to będą 5 razy kiejkuty do kwadratu. To znaczy rząd warszawski nie będzie miał jurysdykcji na terenie tych baz. I w związku z tym my nie wiemy, co się tam będzie działo i w związku z tym być może pod jesień wszyscy spotkamy się za drutami w Drawsku Pomorskim. Przepraszam na chwilę, pozwolę sobie na krótkie ogłoszenie organizacyjne. Za chwilę wypuszczę 3 listy na salę. Jedna będzie zawierała informacje kontaktowe, chcę mieć kontakt z Państwem w przyszłości, bo być może nie jest to ostatnie nasze spotkanie, a żeby nie było ostatnie, to muszę wiedzieć, kogo zaprosić. Druga lista będzie dotyczyła referendum w sprawie polskiej ziemi. I trzecia lista będzie dotyczyła właśnie referendum odnośnie relokacji uchodźców w Polsce. Kto ma życzenie poprzeć referendum, niech się podpisze po prostu. Proszę kontynuować. Włodzimierz Skalik, szef sztabu Pobudki przed Państwem. Ja mam do Państwa gorącą prośbę, ponieważ naturalnie spotkanie jest otwarte, niebiletowane. A jeżeli wśród Państwa jest ktoś, kto chciałby nam pomóc unieść ciężary związane z podróżowaniem, z kosztami, no, które musimy ponosić, żeby obsługiwać tego typu wyjazdy, to bym prosił, ja puszczę taką torebeczkę po przewodach. Jakby ktoś miał ochotę rzucić tutaj jakiś grosik, to bardzo proszę. To może ja. Tak? Panie Grzegorzu. Proszę pomachać do mnie, bo nie wiem, o co chodzi. Za kamerą, tak jest. Panie Grzegorzu, mam takie pytanie. Jakby pan oceniał sytuację, bardziej możliwości? Czy to byłoby szansa dla Polski, czy zagrożenia jakieś z tym związane? Jakby pan to oceniał przy wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Za chwilę nie będzie już z tego wychodzić, prawda? W każdym razie, powiedzmy to sobie wyraźnie, Unia Europejska, do której nas zapraszali kilkanaście lat temu, to było coś zupełnie innego niż ten projekt, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Wtedy nam reklamowali Unię Europejską swobodą podróżowania, możliwością robienia interesów transgranicznych, pracy, to też interes. Z czasem na czoło listy priorytetów wysunęły się zupełnie inne sprawy. Wspólna polityka wewnętrzna i zagraniczna, a więc wojsko, o tym się mówi, policja, jak mówi pan Stanisław Michalkiewicz, Eurogestapo zostało powołane do istnienia, no i właśnie wypracowywane są pewne koncepcje, które mają pełnić rolę oficjalnej filozofii Unii Europejskiej. I ja obawiam się, że właśnie walka z ekstremizmem, o której się więcej pisze w Londynie niż w Warszawie, ta walka z ekstremizmem to jest taka mądrość nowego etapu. Swoboda podróżowania staje się coraz bardziej problematyczna, ponieważ Schengen, ten najlepszy wynalazek, z jakim mieliśmy do czynienia, to się właśnie kruszy. Zostaje Unia Europejska, Eurokołchoz, Oberpaństwo. Pamiętajmy, że Schengen to było coś, w czym mogliśmy uczestniczyć bez wchodzenia do Eurokołchozu. I to są dwie różne rzeczy. Ja jestem przekonany, że bilans trwania Polski w Unii Europejskiej jest zdecydowanie negatywny. Jestem przekonany, że rząd polski powinien jak najpilniej wszcząć procedurę secesyjną. Przedstawianie Polakom
uwłaczającej godności nie tylko wysokiego urzędnika państwowego, ale godności człowieka. Tłumaczenie się przed jakimiś figurantami w Brukseli, przedstawianie tego jako wielkiego sukcesu, to jest niestety oswajanie Polaków, niezależnie od tego, jaki zamiar miała pani premier i jej ludzie, to jest oswajanie Polaków z tym faktem, że władza suwerenna w Polsce nie rezyduje, że na terenie Polski suwerenna jest władza, która ma swoje instancje poza granicami. To, że przyjeżdża jakaś z kosmosu ekipa z Wenecji, tak? Ja nie wiem, czy oni nawet w Wenecji rezydują, tak? Ale to się nazywa Komisja Wenecka. To jest może tak jak to forum luksemburskie przeciwko katastrofie nuklearnej. Przecież pan Moshe Kantor nie mieszka w Luksemburgu, ale przewodzi temu forum. Więc Komisja Wenecka przyjeżdża i pan prezydent Duda podejmuje ich kawą czy herbatą i jednak z czegoś się tłumaczy. Mnie to obraża, żeby się mój prezydent tłumaczył jakimś, przepraszam, bliżej mi nieznanym gościom. Tu jest Polska i głowa państwa ma odpowiadać przed Bogiem, historią i tak owszem narodem. Ale to nie znaczy, żebym tę odpowiedzialność przed narodem chciał instytucjonalizować w formach demokratycznych. Więc z tego się jak najszybciej należałoby wycofać. Być może przyspieszony bieg zdarzeń tego sezonu i następnych rozwiąże ten problem. To znaczy Unia Europejska to będzie tak trochę jak to 500+, że już nie będzie o czym mówić, bo większe rzeczy się zdarzą, prawda? Większe rzeczy się przewalą i módlmy się, żeby się przewaliły, nie zawalając nam się na głowę. Ja mam teraz do pana pytanie, raczej dwa pytania, ale na wstępie chciałbym panu, szanowny panie Grzegorzu, pogratulować wyświetlenia pańskiego filmu Towarzysz Generał w telewizji publicznej. Oglądałem go z zaciekawieniem, mam nadzieję, że wszyscy obecni na sali również i chciałem panu bardzo pogratulować i prosiłbym o brawa dla pana Grzegorza. Pozwolę panu wyjdę w słowo, to są brawa również i przede wszystkim dla mojego kolegi, reżysera, producenta Roberta Kaczmarka, który inicjował produkcję tego filmu przed laty i ja miałem przyjemność, zaszczyt być zaproszonym do współpracy przy tej produkcji, więc to są wspólnie te brawa tutaj odbieramy. Owszem, istotnie film Towarzysz Generał został pokazany przez pewien kanał aktualnej, reżimowej telewizji, no bo czym się ta telewizja ma wylegitymować przed państwem? Czym ma, przepraszam, zasygnalizować dobrą zmianę na ekranach? No coś musi pokazać, to pokazuje Towarzysza Generała. Ja z tego dostanę, proszę pana, za rok, za pośrednictwem takiej instancji, jest taki system wymuszeń, taki właśnie oględny zbój mady. To znaczy telewizja reżimowa nie rozlicza się ze mną bezpośrednio, tylko przelewa pieniądze na konto. To są tak zwane tantiemy reżyserskie, na konto takiej organizacji, która jest quasi monopolistą na tym rynku, prawda? I telewizja przelewa i ja potem dostanę te tantiemy w wysokości, no to było w TVP Historia, to myślę, że z 15 zł dostanę za rok z tego. Tak, bo takie są tantiemy. Informuję, bo niektórzy, tak jak pan właśnie jakieś mówili mi, życzliwie ten film opiniowali, a nawet gratulowali mi tego, rozumiejąc, że to jest jakiś przełom w moim życiu artystycznym i osobistym. Otóż informuję, że nic kompletnie z tego nie wynika. Ani dla mnie, ani dla nikogo z moich współpracowników, a dla mojego producenta z innych okoliczności wynikają takie rzeczy, że właśnie uznał on za konieczne zawieszenie produkcji cyklu Transformacja od Lenina do Putina, więc po czwartej części nie wiadomo, czy ten cykl zostanie kiedykolwiek dokończony, bo teraz dopiero dotarła do nas dobra zmiana i okazuje się, że na moje nazwisko trudno jest jakiekolwiek plany realizować. Z innej beczki dobra zmiana, z innej strony jest tutaj dostępna książka, którą złożyli moi koledzy, którzy współpracowali ze mną
przy ubiegłorocznych kampaniach wyborczych. I to jest zbiór tekstów gadanych z głowy, spod czaszki, spisanych. O, tak, to jest ta książeczka. Rok w kondominium. Kryptoreklama. Przerwa na blok reklamowy. Rok w kondominium. I tę książkę wydawca zamierzał sprzedawać między innymi w księgarni Zacnej Gazety, naszego dziennika w Warszawie. I zadzwonił do tej księgarni, żeby się umawiać na sprzedaż tej książki. I został poinformowany, że żadna książka z moim nazwiskiem na okładce nie będzie w tej księgarni kiedykolwiek sprzedawana, nawet telefoniczna. Po prostu nieważne, jaka jest zawartość tej książki, z całą pewnością na to nazwisko nie. Znowu muszę powiedzieć, że nie wiem, czym sobie zasłużyłem na takie wyróżnienie. Mówię o tym, żebyście Państwo wiedzieli, że dobra zmiana może przyjść do nas z różnych stron i przejawić się na różne sposoby. Drugie Pańskie pytanie. To nawet nie było moje pytanie. Teraz dopiero będą dwa pytania. Pierwsze brzmi tak. Chciałbym poznać Pana opinię na temat połączenia stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, a także opinię na temat człowieka, który będzie tą funkcję pełnił, czyli Zbigniewa Ziobry. A drugie pytanie brzmi tak. Czy jakby mógł Pan cofnąć czas do maja poprzedniego roku, czy ponownie udzieliłby Pan poparcia w drugiej turze przed drugą turą Andrzejowi Dudzie? Czy jednak nie zrobiłby Pan tego, czy proszę ponownie? Proszę Pana, by to zrobił. Proszę, dziękuję Pana, bardzo. Proszę Pana, ja po prostu nie wykręcam się od odpowiedzi i na pytanie, co zrobię z moim głosem w drugiej turze wyborów, odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że oddam głos na Andrzeja Dudę. W żaden sposób nie oznacza to zmiany jakiejś weryfikacji moich ocen pana prezydenta w jego okresie przedurzędowym i w trakcie urzędowania. Jeśli dzieliłem się wcześniej jakimiś ocenami, to czyniłem to, starałem się to czynić w sposób możliwie najbardziej oględny. Jeśli pojawiała się w moich wypowiedziach jakaś wątpliwość czy krytyka, to sądzę, że dotychczasowy bieg kadencji pana prezydenta Dudy raczej potwierdził w całej rozciągłości moje niepokoje i wątpliwości, uwydatnił. Co nie zmienia faktu, że wzywam Państwa do tego, żebyście się modlili za pana prezydenta i za polską władzę, żebyście się modlili o to, żeby ta polska władza właśnie przyszła do rozumu i nie prowadziła nas na wojnę, żeby nie występowała w charakterze żyranta cudzych roszczeń wobec Polaków. O to się mówimy i życzmy jak najlepiej, bo każdy przecież może z dnia na dzień właśnie jakoś szerzej otworzyć oczy i uszy i może także i polityk zmienić swoją politykę. Wcześniejsza kwestia, zapytał Pan o Urząd Prokuratora i Ministra Sprawiedliwości. No to, proszę Pana, sytuacja jest tak krańcowa, że wszystko dobre, co umożliwi sprawniejsze pakowanie do więzień przestępców ze szczególnym uwzględnieniem zdrajców stanu. Niestety do tej pory zdrajcy stanu nie byli u nas pakowani do więzień. Niestety ludzie publicznie głoszący, że państwo polskie już nie jest potrzebne do niczego i że na przykład, jak to Lech Wałęsa powiedział, dobrze byłoby Polskę przyłączyć do Niemiec. Pamiętacie, taki był balon próbny puszczony przez Wałka parę lat temu, żeby Polskę do Niemiec przyłączyć. Ja parafrazuję, ale taki był sens tego dokładnie. Wcześniej minister Sikorski wzywał Niemcy, żeby wzięły sprawy Europy, w tym nasze, w swoje ręce. To są przecież zdrajcy stanu. Pan Schnepf, pan Arabski powinni byli przyjeżdżać w kajdankach do Warszawy, przywożeni przez żandarmów wojskowych i ciupasem na Rakowiecką. Tacy ludzie jak Kopacz, Schetyna, Komorowski oczywiście odpowiedzialni za współpracę
współudział w przestępstwach związanych z zamachem smoleńskim, z których najmniejszym przestępstwem będzie wprowadzanie w błąd organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. To pani Kopacz, prawda, na metr w głąb. To przecież było wprowadzanie w błąd. To jest przestępstwo karne. Otóż, jeśli zintegrowanie, skumulowanie kompetencji w jednej osobie miałoby służyć szybszej rozprawie ze zdradą wewnętrzną, która dzisiaj podnosi łeb swój pod szyldem KOD, to brawo, to bardzo się cieszę. Natomiast powątpiewam, czy dobra zmiana pójdzie aż tak daleko. W jakiejś mierze zależy to od tego, jak pójdą inne sprawy. Obawiam się, że dalej obowiązuje taka reguła w polskiej polityce, że ponieważ wszyscy tu wyznają zasadę klientelizmu i taką praktykę obserwujemy w polskiej polityce, klientelizm, to znaczy nikt nie wierzy w możliwość suwerennego rządzenia Polską przez odwołanie się do Boga, historii i narodu polskiego i w nich, przez szukanie w nich wsparcia i mocy. Nikt w to nie wierzy, w związku z tym jedni mówią, sprzedajmy się Niemcom, drudzy Moskalom, trzeci Amerykanom, Żydom. Pan Kłopotowski, prawda, taką książkę napisał i tam jest expressis verbis, prosto wyartykułowany ten program. Sprzedajmy się Żydom, tylko wybierzmy tych takich fajnych, co to będą nas lepiej traktowali. My się jeszcze od nich dużo nauczymy. No, przy tej praktyce obawiam się, że zasada, którą pan Stanisław Michalkiewicz uznaje za konstytutywną dla ładu post-PRL-owskiego, czyli zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, ta zasada niestety może mieć swoją kontynuację. Trudno się spodziewać jakichś wielkich fajerwerków w sytuacji, w której, no właśnie, no to akurat nie minister sprawiedliwości, prawda, ale pan prezydent obdarowuje Jerzego Owsiaka nartami na aukcję. Tak, to jest oczywiście z innej dziedziny, to jest kategoria propagandy, ale bardzo to jest znamienne. Jeszcze ja mam takie pytanie. Czy widzi pan w tym wszystkim w ogóle jakieś szanse dla Polski? Bo przecież te wydarzenia, które mają miejsce w Europie, to wydaje mi się, że normalni ludzie, typu nawet Niemcy, normalne rodziny, Francuzi, również widzą to multikulti, z którym się nie zgadzają, więc czy na tle tych wydarzeń Polska w ogóle ma jakiekolwiek szanse? Tak, proszę pani, bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo przecież ja łatwo mógłbym zapomnieć i nie zdążyłbym państwu powiedzieć, że ja jestem wielkim optymistą. Jestem wielkim optymistą i mam największe nadzieje. Mam nadzieje zmaksymalizowane. Mam nadzieję na wszystko, na grę o wszystko. Mam nadzieję na to, że Polska wróci do swojej formy dziejowej. Mam nadzieję, że Polska będzie wielka, katolicka i że jeszcze będzie trwała z pożytkiem dla innych ludzi, dla innych narodów. Jestem przekonany, że to jest możliwe. Trzeba tylko na najbliższym etapie nie dać się pozabijać, nie dać się obrabować, nie dać się ogłupić do ostatka. Trzeba przetrwać najbliższe lata, ale perspektywy są ogromne, ponieważ na scenie globalnej zaryglowany wcześniej przez właściwie stulecia całe układ w tej chwili zostaje rozpięty, luzuje się. Wejście Chin do gry powoduje, że nic już teraz nie jest dokładnie takie, jak w czasach wielkiej gry imperiów w XIX-XX wieku, kiedy to właśnie Imperium Brytyjskie walczyło z Imperium Rosyjskim o drogę do Oceanu Indyjskiego, do Zatoki Perskiej. Chiny to zmieniają. Dzisiaj na ziemiach polskich toczy się gra o to, kto będzie zarządzał europejską końcówką nowego jedwabnego szlaku. Nowy jedwabny szlak to jest interes XX-XXI stulecia. No i Żydzi
uważaliby za grzech i boską obrazę, gdyby to ktoś inny miał zarządzać europejską końcówką nowego jedwabnego szlaku. I stąd projekt, który ja nazywam kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym, stąd zakładanie zrębów żydowskiej suwerenności w Europie Środkowej od Odessy i Dniepropietrowska do Szczecina i Wrocławia. Proszę przesłuchać w internecie.